Czwartek, 21 lutego, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi... Pożar dzikiego składowiska koło Niemstowa. Paliły się śmieci na dzikim wysypisku. Wysoka bonifikata dla mieszkańców. Prezydent Robert Raczyński przygotował bonifikatę w wysokości 99%. Pożar składowiska odpadów na terenie byłej żwirowni pod Niemstowem. Ogień zauważono około godziny 18. Na miejsce szybko dotarli strażacy, którzy opanowali ogień. Wczorajszy pożar jest już kolejnym, który miał miejsce na terenie gminy wiejskiej Lubin. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godziny 18. Było to nieprecyzyjne zgłoszenie jakichś śmieci. Dokładna lokalizacja nie była wskazana gdzieś między Niemstowem, w okolicach Niemstowa, tak wynikało ze zgłoszenia. Zastęp pierwszy, który udał się na miejsce zdarzenia, zlokalizował to zdarzenie. Paliły się śmieci na dzikim wysypisku, na trasie, można powiedzieć, drodze między Niemstowem a Redlicami na powierzchni około 300 m². Na miejscu pojawiły się kolejne dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ścinawy oraz Niemstowa. Nasze działania polegały na gaszeniu tego wysypiska śmieci. Po wstępnym przygaszeniu strażacy za pomocą sprzętu burzącego, łopat, wideł, rozrzucali tylące się resztki jeszcze i dogaszali wodą. Nielegalne wysypiska i składowiska odpadów to wciąż istniejący problem, a pożar w okolicach Niemstowa jest kolejnym pożarem składowiska na terenie gminy wiejskiej Lubin. Czy i w jaki sposób wójt Tadeusz Kielan zamierza raz na zawsze zlikwidować nielegalne składowiska na terenie swojej gminy? Po stwierdzeniu takiego wysypiska musimy podjąć działania administracyjne zgodnie z przepisami, podając m.in. termin usunięcia i konsekwencje w razie nierealizacji tego i sukcesywnie w ten sposób postępujemy. Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Lubinie od kilku miesięcy czeka na decyzję wójta gminy wiejskiej Lubin w sprawie tego, kto zlikwiduje nielegalne składowisko w Kłopotowie. Przedstawiciele gminy wiejskiej Lubin tłumaczą to skomplikowaną sytuacją prawną składowiska i olbrzymimi kosztami likwidacji tego obiektu. 99% bonifikata dla mieszkańców Lubina. Od 1 stycznia użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe automatycznie przekształciło się we własność. W Lubinie zmiana ta dotyczy ponad 18 tysięcy dotychczasowych użytkowników wieczystych. Urząd ma teraz 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa do gruntu. Właściciele nieruchomości, którzy stali się właścicielami gruntów, zamiast dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste, będą musieli uiścić tak zwaną opłatę przekształceniową. Nie będziemy musieli już rokrocznie uiszczać takiej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, tylko możemy w tym momencie wyrównać te 20 rat, które narzucił ustawodawca, w jednym momencie, to znaczy zapłacić za 20 lat z góry. W przypadku jednorazowej spłaty przekształceniowej można skorzystać z bonifikaty. W Lubinie ulga jest naprawdę duża, bo wynosi aż 99%. Prezydent Robert Raczyński przygotował bonifikatę w wysokości 99%. Dzięki temu, że to są nieduże koszta, dzięki bonifikacie, to będzie oscylowało w granicach od kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset złotych. Także jest to na pewno dla mieszkańców bardzo atrakcyjna propozycja. Opłatę przekształceniową trzeba zapłacić do końca lutego 2020 roku. Co ważne, aby skorzystać z bonifikaty, nie można mieć zadłużenia w stosunku do gminy. Najpierw trzeba spłacić zaległości. Urząd ma teraz 40 tysięcy złotych, tyle zapłaci klub KGHM Zagłębie Lubin za zachowanie swoich kibiców podczas derbów z Miedzią Legnica. Komisja Ligi nałożyła na Zagłębie grzywnę m.in. za spalenie szalików przeciwników. Konsekwencje poniosą również kibice. Derby Zagłębia Lubin z Miedzią Legnica były wyjątkowym wydarzeniem, zwłaszcza dla kibiców. Ci przygotowali specjalną oprawę, która miała zagrzewać piłkarzy do gry. Na sektorze G, czyli popularnym przodku, część kibiców jednak oprawę meczu połączyła z sektorówkami i pirotechniką. Kara związana jest z zachowaniem kibiców podczas derbów z Miedzią Legnica. Kara została nałożona na nas przez Komisję Ligi. Nam pozostaje się po prostu podporządkować tej karze.
Sprawa dotyczy przyśpiewek na trybunie oraz palenia gadżetów rywali Zagłębia. Ze swojej strony możemy dodać tylko, że my jako organizator tego spotkania dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ono odbyło się w sposób bezpieczny. W oficjalnym komunikacie Komisji Ligi czytamy, że komisja, wymierzając kary, zwróciła uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa imprezy oraz jej uczestników oraz na negatywne skutki dla prawidłowego i sportowego przebiegu meczów na skutek ich przerywania lub opóźniania. Pożar na sektorze G zniszczył także sprzęt telewizyjny. Konsekwencje poniosą również kibice Zagłębia Lubin. Komisja nałożyła bowiem na kibiców zakaz wyjazdu zorganizowanej grupy na 2 mecze, które wskaże sama komisja. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze... Zdradził ich sklepowy monitoring. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu głogowskiego. Policja zadowolona z pracy. Przestępczy przeciwko mieniu. Podejrzani o kradzież zestawu kina domowego w jednym ze sklepów z elektroniką na terenie Polkowic odpowiedzą przed sądem. Ponadto 3 mężczyznom udowodniono m.in. próbę kradzieży w jednym z głogowskich sklepów. Funkcjonariusze odzyskali sprzęt o wartości 1500 zł. Polkowiccy policjanci zatrzymali sprawców kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży. Pomogły nagrania z monitoringu. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu głogowskiego w wieku od 26 do 30 lat. Cała trójka usłyszała nie tylko zarzut kradzieży, do której doszło w Polkowicach. Dzięki przede wszystkim rozpoznaniu policjantów odpowie również za usiłowanie tego samego przestępstwa, do którego doszło tydzień temu w Głogowie, również w sklepie z elektroniką. Kolejne czynności wykonane w tej sprawie przez policjantów doprowadziły do odzyskania w całości skradzionego mienia o wartości 1500 zł, które zostało już zwrócone do sklepu. Zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży i usiłowania kradzieży, grozi im do 5 lat więzienia. Liczba stałych mieszkańców gminy Polkowice drastycznie spada. Blisko 26 tysięcy osób było zameldowanych pod koniec grudnia 2018 roku. To o ponad 200 osób mniej niż w roku 2015, ale już o prawie 80 osób więcej niż w 2017 roku. Władze samorządowe myślą już jednak o tym, w jaki sposób zatrzymać obecnych mieszkańców i przyciągnąć nowych. W samych Polkowicach jest ponad 21 tysięcy mieszkańców, z tym, że liczba ta powoli, ale systematycznie spada. Te zmiany nie są jakoś istotne szczególnie. Powiem tylko, że przy niewielkim odpływie mieszkańców zameldowanych w mieście Polkowice jest pewna liczba osób, które się zameldowały na terenie gminy. Jak twierdzi burmistrz gminy Polkowice, pomiędzy miastami, także w Zagłębiu Miedziowym, trwa, tu cytat, rywalizacja o mieszkańców. To wyzwanie dla samorządu. Aby stworzyć mieszkańcom dogodne warunki do rozwoju, miasto musi się starać, aby stwarzać przyjazne warunki. Takimi warunkami są prozaiczne rzeczy dla mieszkańca, takie jak chociażby miejsce dla swojego dziecka w żłobku, jak łatwość w parkowaniu samochodów, czy też szeroki dostęp do usług, które oferuje miasto. Rzecznik Polkowickiego Ratusza dodaje: muszą być dobre warunki do inwestowania tutaj w mieszkania, w domy, muszą być miejsca pracy atrakcyjne, musi być komfort komunikacyjny do pracy i z pracy. Myślę, że to są elementy jedne z głównych, jedne z kilku, nad którymi teraz właśnie pracujemy, tak aby w przyszłości nasze miasto nie musiało się obawiać konkurencji sąsiednich miast, czy nieco dalszych, takich jak Nowa Sól. Ta perspektywa nie wydaje się abstrakcją. Po uruchomieniu S3 do pracy w Polkowicach czy w kopalniach można będzie szybko dojechać z każdego miejsca w regionie. Przypomnijmy, że ogłoszony w 2017 roku projekt rządzącego wówczas ugrupowania zakładał m.in. wizję blisko 40-tysięcznych Polkowic za kilkanaście lat. Zostać fryzjerem czy lekarzem, sportowcem czy inżynierem? Na te i inne pytania dotyczące swojej przyszłości mogli odpowiedzieć we wtorek młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w 10 prezentacjach edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona w Legnicy. Wydarzenie każdego roku pozwala legnickim placówkom edukacyjnym zaprezentować swoje możliwości przed młodzieżą. Prezentacje edukacyjne to już tradycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona w Legnicy. Tegoroczna edycja była jubileuszowa. Rokrocznie w gmachu PWSZ swoje placówki prezentują przedstawiciele uczelni wyższych, szkół policjalnych i liceów. Dzisiaj przedstawiamy tutaj właśnie ofertę wszystkich kierunków naszej szkoły, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy imienia Witelona.
tutaj właśnie zawsze zagadujemy do kogoś, żeby pomóc w oborze kierunków, rozdajemy ulotki rekrutacyjne. Nasze zadanie, no ja aktualnie tutaj siedzę, odpowiadam na pytania osób zainteresowanych. Nawet jeśli nie są zainteresowani, to z chęcią ich zachęcam do przybycia do naszej szkoły. Wydarzenie przyciąga tysiące nastolatków i to zarówno tych, którzy myślą o wyborze nowego liceum, jak i tych, którzy rozważają już pójście na studia. Jak mówi młodzież, taka akcja pomaga. Wiele młodych ludzi nie wie, jaką sobie szkołę wybrać, tak? Na jaki kierunek pójść i czy w ogóle pójść na któryś z tych kierunków. A co ciekawe, to nie broszury ani prezentacje najbardziej interesują młodych ludzi, ale rozmowy i możliwość zadawania pytań swoim starszym kolegom. Ci chętnie na nie odpowiadają. Wszystkich interesuje oczywiście to, jacy są nauczyciele, bo od tego też zależy, jakie będą wyniki na maturze. A u nas mamy bardzo profesjonalną kadrę i czy mamy też rodzinną atmosferę. Tegoroczną nowością prezentacji edukacyjnych był pokaz talentów, w którym udział wziąć mogli przedstawiciele wszystkich prezentujących się placówek. W Legnicy jest coraz bezpieczniej, twierdzi szef legnickiej policji inspektor Leszek Zagórski. Komendant jak co roku spotkał się z dziennikarzami, aby podsumować pracę policji w minionym roku. Wśród sukcesów wymieniono przede wszystkim spadek przestępczości. Problemem Legnicy i powiatu są natomiast złodzieje i biznes narkotykowy. 2018 rok był dla legnickiej policji udany, mówi inspektor Leszek Zagórski, komendant Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Był to rok bardzo zbliżony do roku ubiegłego. Pomimo tych wszystkich uwarunkowań takich, które utrudniały pracę policji, udało nam się utrzymać poziom przestępczości na tym samym poziomie z delikatnym spadkiem przestępczości. Bo rzeczywiście, jak wynika z policyjnych słupków, przestępczość w porównaniu z 2017 rokiem spadła o prawie 2,5%. W dodatku mundurowi z Legnicy mają brylować w województwie wykrywalnością przestępstw kryminalnych. Ale policyjnych bolączek nie brakuje. Jedną z nich są złodzieje. Jeżeli chodzi o samą przestępczość, którą rzeczywiście Legnica jest nękana, to przede wszystkim przestępczość przeciwko mieniu. Rzeczywiście tu mamy bardzo dużo kradzieży z włamaniem, mamy bardzo dużo kradzieży. Efekty oczywiście w postaci zatrzymań sprawców one są, ale tutaj jest ta rzecz, którą tak naprawdę musimy pracować. Innym problemem są narkotyki. W 2018 roku wszczęto 236 postępowań, a także zatrzymano 136 kierowców, którzy po nielegalnych środkach odurzających wsiedli za kółko. To dużo, bo na przykład jeszcze w 2015 roku takich osób było zaledwie 24. To problem każdej komendy w kraju, mówi Leszek Zagórski, ale również dodaje. Poziom bezpieczeństwa w Legnicy poprawia się. Oby ta tendencja nie została w żaden sposób zachwiana w 2019 roku. Jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak jej uniknąć, jak się bronić, gdy już zostaniemy zaatakowane. Tego wszystkiego nauczą się kobiety, które wezmą udział w 10. edycji Bezpieczna Kobieta. Bezpłatny kurs organizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie i Starostwo Powiatowe. Bezpłatny kurs samoobrony będzie prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora samoobrony i sztuk walki. Z czego 5 odbędzie się na hali sportowej, w hali sportowej, natomiast 3 odbędą się poza salą gimnastyczną. Będzie to w pubie, gdzie jest mała przestrzeń, dużo ludzi. Panie będą mogły dowiedzieć się, jak odeprzeć atak napastnika, jak się bronić. W galerii Kuprum Arena odbędzie się trening w mało komfortowych warunkach, więc powiem na szpilkach. Finał akcji zaplanowaliśmy w autobusie miejskim, gdzie również może dojść do takiej sytuacji. Kursantki nauczą się nie tylko reagować szybko, ale prawidłowo oceniać zagrożenie i bronić się adekwatnie do ataku. Kurs samoobrony będzie prowadził instruktor lubińskiej szkoły Krav Maga. W kursie mogą wziąć udział kobiety z powiatu lubińskiego, które ukończyły 18 lat. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 5 marca. Za nami czwartkowe wydarzenia. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego popołudnia.